Film pod tytułem Tarnów i jego związki z powstaniem listopadowym został nagrany przez pracowników Muzeum Okręgowego w Tarnowie w 2021 roku w ramach projektu Zapisać w dziejach nieśmiertelne Jestem. Wielkie powstania w dziedzictwie Tarnowa i regionu, realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu grantowego Patriotyzm Jutra. Autorką scenariusza oraz narratorką jest Dorota Lewicka. Jest to osoba średniego wzrostu o krótkich, rudych włosach. Jest ubrana w czarny płaszcz, otulona szarym, ciemnym szalikiem. Nosi okulary. Widoczna jest przez większą część filmu. Nagranie poprzedzają napisy z nazwą projektu oraz tytułem. Pani Dorota spaceruje ulicami Tarnowa. Odwiedza miejsca związane z powstaniem listopadowym. Jest przed pomnikiem generała Józefa Bema, który ubrany jest w mundur węgierski i dobywa szabli do walki. Na monumencie widoczne są szarfy w kolorach polskiej i węgierskiej flagi. Odwiedza również Park Strzelecki, gdzie po środku stawu jest wyspa, a na niej sarkofag ze szczątkami generała. Sarkofag osadzony jest na 6 wysokich kolumnach, które otoczone są potężnym łańcuchem. Podczas opowieści o księciu Romanie Adamie Sanguszce z Sybiraku, narratorka znajduje się przed wejściem do dawnego pałacu książąt Sanguszków. Wejście ma formę ganka, nad nim napis Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Następnie wraca do centrum miasta, gdzie dominuje zabudowa z XIX i początków XX wieku, aby pokazać miejsca związane z Kazimierzem Brodzińskim. Jest przed dwupiętrową kamienicą o żółtej, przyniszczonej elewacji. Na niej szyld, księgarnia współczesna oraz tablica, na której czytamy: tu mieszkał Kazimierz Brodziński jako uczeń tarnowskiego gimnazjum w latach 1803-1809. Kolejne ujęcie pokazuje popiersie Brodzińskiego, które umieszczone zostało na postumencie w formie prostopadłościanu. Na frontowej ścianie widzimy dedykację z dopiskiem Kazimierzowi Brodzińskiemu, uczniowi gimnazjum tarnowskiego, żołnierzowi za sprawę ojczystą, nauczycielowi, poecie. Wdzięczni rodacy. Pomnik został zburzony przez okupanta hitlerowskiego w 1940 roku, a zrekonstruowany został w 30. rocznicę PRL-u. Swoją opowieść narratorka kończy na cmentarzu starym w Tarnowie przy pomniku Rufina Piotrowskiego. Monument ma formę ściętej piramidy, na której szczycie klęczy kobieta. Jest to wyobrażenie ojczyzny. Trzyma ona w jednym ręku medalion z głową mężczyzny, a w drugim wieniec laurowy. Obok niej widoczny jest rozerwany łańcuch. Wraz z końcem XVIII wieku Polska zniknęła z mapy Europy. Polityka zaborców dążyła do całkowitego wynarodowienia Polaków i włączenia ich do społeczeństw państw zaborczych. Jednak naród polski nie zapomniał o spajających go więzach. Mimo że Tarnów i ziemia tarnowska nie były bezpośrednio objęte działaniami powstania listopadowego, jej mieszkańcy angażowali się aktywnie w trwające wydarzenia. Dzisiaj pragniemy przedstawić Państwu kilka z nich. Generał Józef Bem, tarnowianin, bohater Polski, Węgier i Turcji. Urodził się 14 marca 1794 roku w Tarnowie, ale już jako kilkuletni chłopiec wyjechał wraz z rodzicami do Krakowa. W wieku 15 lat wstąpił do Armii Księstwa Warszawskiego. Na wieść o wybuchu powstania listopadowego zasilił szeregi walczących. Bem został mianowany majorem i dowódcą 4. Baterii Artylerii Lekkokonnej. Na jej czele zabłysnął brawurową szarżą w zwycięskiej bitwie pod Iganiami oraz w bitwie pod Ostrołęką. Otrzymał wtedy Złoty Krzyż Virtuti Militari, nominację na generała brygady oraz miano Krwawej Gwiazdy Ostrołęki. Po upadku powstania wyemigrował do Francji, gdzie brał czynny udział w organizowaniu ruchów niepodległościowych. W okresie Wiosny Ludów Józef Bem przygotowywał i prowadził obronę Wiednia przed atakami wojsk habsburskich. Następnie udał się na Węgry, gdzie powierzono mu naczelne dowództwo armii w Siedmiogrodzie. Najsłynniejsza batalia rozegrała się pod Sybinem, gdzie Bem stawił zwycięsko czoło połączonym siłom Austrii i Rosji. Po upadku rewolucji węgierskiej generał Józef Bem przedostał się do Turcji. Tam przyjął islam.
Niestety zaczął chorować na malarię i zmarł 10 grudnia 1850 roku. Został pochowany na cmentarzu w Aleppo. Szczątki Bema zostały sprowadzone do odrodzonego państwa polskiego w 1929 roku i spoczęły w mauzoleum w Parku Miejskim w Tarnowie. Książę Roman Adam Sanguszko, Sybirak, jako uczestnik powstania listopadowego, m.in. słynnej bitwy pod Olszynką Grochowską, trafił do niewoli i został skazany na karę śmierci. W niewoli zagrożono mu utratą praw cywilnych i konfiskatą majątku lub podpis pod wyznaniem, że do udziału skłoniła go rozpacz po śmierci żony. Książę podpisał dokumenty z przekonania Roman Sanguszko. Później wyrok śmierci został zamieniony na zesłanie na Syberię, stąd przydomek księcia, a car własnoręcznie dopisał prowadzić piechotą. Pochód skazańców z Żytomierza do Tobolska trwał aż rok. Również książę Władysław Sanguszko, brat Romana, brał udział w powstaniu listopadowym. Gdy powstanie upadło, powrócił do Gumnisk, gdzie się zajął m.in. hodowlą koni arabskich. Obecnie znajdujemy się przed kamienicą, w której jako uczeń Tarnowskiego Gimnazjum mieszkał Kazimierz Brodziński. Urodził się w 1791 roku w Królówce koło Bochni. Początkowo uczęszczał do wiejskiej szkoły, następnie uczył się w Krakowie, a w 1809 roku ukończył Tarnowskie Gimnazjum. Jest to obecnie budynek pierwszego liceum ogólnokształcącego. W czasie zrywu niepodległościowego Brodziński pisywał artykuły zamieszczane w prasie powstańczej. Rufin Piotrowski, powstaniec listopadowy, emisariusz, nauczyciel. W czasie powstania listopadowego bierze czynny udział w walkach w korpusie generała Dwernickiego. Po kapitulacji Warszawy emigruje do Francji. Jako emisariusz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego zostaje aresztowany przez Rosjan i skazany na karę śmierci. Car ułaskawia go i zamienia karę śmierci na dożywotni pobyt na Syberii. W 1845 roku Rufin Piotrowski ucieka z Syberii i swoją ucieczkę opisuje w pamiętnikach z pobytu na Syberii. Osiedla się w Galicji i uczy w Tarnowskim Gimnazjum języka francuskiego. Umiera w 1872 roku. Pogrzeb Rufina Piotrowskiego stał się manifestacją patriotyczną mieszkańców Tarnowa.